Czy technikom terapii manualnej mogą być poddane dzieci? Mobilizacji u dzieci raczej nie są wskazane do tego, żeby je wykonywać, gdyż aparat ruchu u dzieci jest cały czas elastyczny i cały czas kości podlegają rozwojowi, więc te kości cały czas rosną, więc tutaj jakieś wszystkie zabiegi typowych twardych mobilizacji czy manipulacji nie są wskazane ze względu na to, że mogą trochę spowodować zmianę trajektorii rozwoju danych segmentów kośćca i nie są do końca wskazane dla dzieci, żeby u nich to wykonywać. Jednak niektóre elementy terapii można spokojnie wykonać u dzieci, jakaś praca na tkankach miękkich, gdyż tutaj nie ma jakichś takich dużych zmian jeszcze utrwalonych, więc tutaj praca ulega w miarę bezboleśnie i w miarę jest efektywna. Czy technikom terapii manualnej mogą być poddane osoby starsze? Osoby starsze równie dobrze też mogą poddawać się zabiegowi terapii manualnej. Jest powiedziane, że mniej więcej osoby powyżej 60 roku życia nie powinny być poddawane manipulacjom i twardym mobilizacjom ze względów na choroby współistniejące, to przede wszystkim osteoporozę i osłabienie kości, co może spowodować jakieś tam złamania lub urazy. Niestety to jest dosyć mocny i agresywna metoda mobilizacji, ale również bez problemu spokojnie mogą się poddać terapii tkanek miękkich, co też bardzo ładnie i bardzo dobrze uwolni ich od różnego rodzaju problemów.